Julia Wolmert, Gdzie jesteś, misiu? Opowieść o uczuciach. Mały słonik Stefek jest dzisiaj bardzo smutny, ponieważ nie może znaleźć swojego pluszowego misia. Cały ranek Stefek bawił się z pluszakiem i przyjacielem zajączkiem wchowanego, a teraz pluszaka nigdzie nie ma. Pomóc ci go znaleźć? Zapytał zajączek. Tak, bardzo ci dziękuję. Słonik był wdzięczny i znów stał się radosny. Tak się cieszę, że mi pomożesz. Razem na pewno odnajdziemy moją zabawkę. Hej, hej, poczekajcie! Słychać było cichy głos i szelest w wysokiej trawie. Słonik i zajączek nie usłyszeli wołania, ponieważ pobiegli już szukać zaginionego pluszaka. Może widziałeś tam na górze mojego pluszowego misia? Słonik Stefek zapytał z nadzieją niedźwiedzia Bartka odpoczywającego na drzewie. Niestety, nie widziałem, odpowiedział Bartek. Ale sprawdźcie jeszcze nad stawem. Żeby tylko mój pluszak nie wpadł do wody, powiedział zmartwiony Stefek. Szybko, zajączku, biegnijmy nad staw. I przyjaciele popędzili w jego kierunku. Nie zauważyli nawet, że ktoś za nimi podąża. Halo, żabko, wiesz może, gdzie jest mój pluszowy miś? Trąbił głośno słonik Stefek. Żabka leniwie kołysała się na liściu lilii wodnej. Była tak bardzo znudzona, że odpowiedziała tylko – Nie, i nic mnie to nie obchodzi. Spytajcie sowę, tę mądrale. Ona przecież wszystko wie. – Doskonały pomysł – zawołał podekscytowany słonik. – Sowa na pewno będzie miała dla nich jakąś radę. – Szybko – ponaglał zając, biegnąc od tchu ze słonikiem do ulubionego drzewa sowy. – Witaj, sowo, czy pomożesz nam odnaleźć mojego pluszowego misia? – zapytał Stefek. Za chwilę zaczynam drzemkę, ale ty sam na pewno znajdziesz swojego pluszaka, słoniku. Odparła spokojnie sowa, mrugając kilka razy, po czym wróciła do czytania gazety. Nie spodziewałem się, że sowa nie będzie chciała mi pomóc. Co za niegodziwość! Krzyknął Stefek. Słonik zdenerwował się. Był naprawdę wściekły. Dlaczego tak hałasujesz? Zapytał jelonek rogacz, stukając szczypcami. Potrzebujesz jeszcze pluszowego misia? Przecież jesteś za duży na zabawki. Słonik nagle poczerwieniał, poczuł się zakłopotany. Bzdura! Zawołał zajączek. Pluszaki zawsze się przydają. Chodź, Stefku, idziemy szukać dalej. Na skraju lasu zajączek nagle się zatrzymał. Czy na pewno powinniśmy szukać w ciemnym lesie? Zapytał zalękniony. Oczywiście, zawołał do nich motyl. Polecę przed wami. Bądźcie odważni, bo do odważnych świat należy. Racja. Razem zawsze raźniej. Bądźmy odważni, rzekł słonik. Widziałeś może mojego pluszowego misia? Słonik zwrócił się do małego liska, który właśnie bawił się ulubionym pluszakiem kurką. Kiedy Stefek to zobaczył, ogarnęła go zazdrość. Nie, nie widziałem, odparł lisek. On także kiedyś zapodział swojego pluszaka i doskonale wiedział, jak czuł się Stefek. – Proszę – powiedział wspaniałomyślnie lisek. – Może chcesz pożyczyć mojego pluszaka, żeby się pocieszyć – zaproponował. – Nie, dziękuję – rzekł słonik spokojnie. – Chcę tylko odzyskać swojego pluszowego misia. – Ha! Szukasz swojego pluszowego misia? – zawołał kruk głośno się śmiejąc. – Ja to nie chcę go nawet widzieć. – On jest taki brudny i obrzydliwy, a ty wszędzie go ze sobą nosisz, kra! Po tych słowach słonik zaczerwienił się. Czuł się zawstydzony, ponieważ jego pluszak rzeczywiście wyglądał na zaniedbanego. Nagle słonikowi przypomniało się, że dostał pluszowego misia od swoich rodziców, gdy pewnego razu był bardzo dzielnym pacjentem u lekarza. Ale to i tak jest mój ukochany pluszak. Jestem z niego bardzo dumny, krzyknął Stefek. Weź mnie na grzbiet, odezwał się zajączek. Może z góry będę lepiej widział i zobaczę twojego pluszaka. A może ty puknąłeś mojego pluszowego misia? Zapytał lwa przestraszony słonik. Nie, odparł lew, szczerząc zęby w uśmiechu. Dzisiaj jeszcze nie jadłem śniadania. Gdy lew ujrzał przerażoną minę Stefka, dodał. To był tylko żart. Ale słyszałem, że jeśli ktoś zdmuchnie dmuchawca, to spełni się jego życzenie. Zajączek szybko zerwał kilka dmuchawców i podniósł je do góry.
Słonik nabrał powietrza do trąby i dmuchał tak długo, aż małe latawce zaczęły lecieć w różne strony świata. — Chciałbym odnaleźć mojego pluszowego misia! — szepnął słonik z ufnością. — Życzenie się spełniło! — zawołał zajączek, ciągnąc rudo-brązową łapkę wystającą z krzaków. — Mam go! Mam go! — krzyczał zadowolony. — Ale coś utknął w tych krzakach! — Poczekaj, pomogę ci! — zawołał słonik i zaczął ciągnąć zajączka. — Hej! Co to ma znaczyć? Natychmiast puśćcie moją nogę! — krzyknęła nagle wiewiórka. — Przecież to wiewiórka Basia, a nie mój pluszowy miś! — westchnął rozczarowany Stefek. — Twój pluszak jest niedaleko stąd! — rzekła wiewiórka. — Mogłeś mnie od razu o niego zapytać, zamiast ciągnąć mnie za nogę! — dodała nieco obrażona Basia i po chwili już jej nie było. Mały słonik Stefek posmutniał. Położył się na trawie i nie wiedział, co ma począć. Również zajączek nie miał żadnego pomysłu na to, jak odnaleźć pluszaka. — Cześć, Stefku! Niespodzianka! — zawołał ktoś nagle. To był jeż. Był bardzo zdyszany, brakowało mu tchu i coś za sobą ciągnął. — To przecież pluszowy miś. — Cały czas biegnę za wami, ale wy jesteście dla mnie po prostu za szybcy. — Stefku! Znalazłem twojego pluszowego misia. Naprawdę? Zapytał Stefek zdziwiony, ocierając łezkę. Proszę, weź go sobie, powiedział Jerzyk. Niestety, trochę się pobrudził. Nic nie szkodzi, odparł słonik, mocno przytulając ukochaną maskotkę. Na niebie pojawił się już księżyc, nadeszła pora snu. Dobranoc, kochany Stefku, śpi dobrze. Szepnął zajączek, trzymając swoją ulubioną podusię do przytulania. — Dobranoc, zajączku, dobranoc, jeżu. Dziękuję, że mi pomogliście. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Wiecie, jak się teraz czuję? — zapytał Stefek z uśmiechem. — Jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwy.